zaprosić jednocześnie słuchaczy na koncert do Kulikarni. Koncert odbył się o świcie o 4:30, o brzasku dnia. Pomyślałam, że byłoby pięknie, gdyby do muzyków dołączyli artyści z innych dziedzin sztuki, z którymi Andrzej tak dobrze współpracował. Nie udało się wtedy tego zorganizować, ale spotykamy się dzisiaj. Jest to spotkanie przyjaciół artystycznych Bieżana. Dlaczego przyjaciół artystycznych? Bo każde spotkanie z Andrzejem Bieżanem, czy to towarzyskie, czy przyjacielskie, kończyło się wydarzeniem artystycznym. Takie późne warszawskie jesienie zdarzały się w wielu pracowniach i w wielu miejscach. W latach 70. odbywał się Warszawski Festiwal Sztuki. Początkowo były to tradycyjnie malarstwo, rysunek, grafika i rzeźba. W 78 roku po raz pierwszy zostało dołączone do tego działania. Kuratorem tych działań był Marek Konieczny i zaprosił oprócz wielu innych artystów do udziału w tym festiwalu Andrzeja Bieżana i Helmuta Nagockiego. Koncert Andrzeja Bieżana i Helmuta Nagockiego miał się odbyć na dole w galerii Związku Artystów Plastyków na Mazowieckim. Jednak się okazało, że fortepian jest zabarykadowany na drugim piętrze, praktycznie schowany w kantorku, nie było fizycznej możliwości przenieść fortepianu na dół. Andrzej jednak się zdecydował, że przeciśnie się przez szpalę do tego fortepianu i będzie grał w tym magazynku. Helmut Nagocki na kontrabasie, w blasku świec i jeszcze jeden muzyk, który grał, nie pamiętam w tej chwili jego nazwiska. Andrzej grał w tym kantorku na górze. Obraz, widać było Andrzeja obraz na telewizorze, bez dźwięku. I to zdjęcie, które mamy tutaj, to jest to zdjęcie zrobione z telewizora, które wykonał Andrzej Rytka. Koncert był niesamowity, wspaniały. Niesamowite brzmienia ogarnęły cały budynek związku. Mam nadzieję, że taki będzie dzisiejszy wieczór, że te brzmienia dotrą do Andrzeja, bo pamiętajmy, żyjemy tak długo, jak będą o nas pamiętać inni. Także zapraszam Państwa na ten niezwykły wieczór, a rozpocznie Ryszard Pudowski, Młody Jeryka, koncert na dworze. Bardzo proszę.
które stoją przed ministerstwem i one później zrobiłem w Toruniu taką akcję Płaczę nad wami, nad tymi muzami. W niedzielę je, że tak powiem, ustrzeliłem kurwy i teraz zaczynam nowe życie z nowymi muzami. Polichymia będzie teraz banałka. Następnie będzie tercychola. Tercychola będzie polska kiwajka. Ale będzie, jest ich 9. Plagiatka. Thank you.
Cytula Tyfun da Bamba Orkiestra. A więc kiedy siedzieliśmy sobie razem z Krzysztofem Tadziem Sudnikiem, bo taki był nasz partner, Krzysztof Knitel, Tadeusz Sudnik, ja i Andrzej Bierza. I tak po prostu jakoś mieliśmy coś wpisać do programu, jaki to będzie ten kwartet, jak się będzie nazywał. I każdy coś powiedział, jakieś słowo. Ja powiedziałem cytula. Może Krzysztof jakoś to cytula coś zmienił, bo wtedy grywałem na sitar. A Andrzej przeglądał Newsweeka bardzo spokojnie. Jakiś artykuł prawdopodobnie czytał o łodziach podwodnych. Dlatego, że przeczytał tak od niechcenia tyfun. Myślę, że chodziło pewnie o tajfun. Łódź podwodną o takiej nazwie, tajfun. Jakaś część wyposażenia amerykańskiej armii. Ale Andrzej to przeczytał po prostu tak, tyfun. Łączy z Andrzejem poprzez takie łącze, które tutaj mam ze sobą.